Cześć, z tej strony Kadr, to jest kolejny gameplay z gry Farming Simulator 15. W dzisiejszym odcinku zajmę się koszeniem kukurydzy na ziarno. Stoi tutaj już przygotowany do koszenia, no wystarczy tylko rozłożyć kombajn New Holland CR1090. Jest to kombajn, który już na mojej farmie jest od dłuższego czasu, wysłużył mi się nieźle. Chyba akurat mój ulubiony kombajn w tej grze. Header, jest to ten header do kukurydzy, do koszenia kukurydzy marki Capello. Postanowiłem wziąć jego oryginalny kolor. Znaczy się, jest oryginalny header New Hollanda właśnie do koszenia kukurydzy, z tym, że jest węższy po prostu niż ten Capello, więc postanowiłem sobie kupić ten Capello, żeby mieć jak największą wydajność, żeby jak najszybciej skosić tą tutaj kukurydzę. Stoi tutaj reszta maszyn, które mi pomogą w tym odcinku, czyli Holmer z tą przyczepą przesypową. No i jeszcze TIR, właśnie ciężarówka z przyczepą. Wiadomo, żeby później tą kukurydzę do jakiegoś skupu przetransportować i sprzedać. Ten Holmer, no teoretycznie nie jest mi aż tak bardzo potrzebny. Mógłbym sobie tym manem tu podjechać, ale skoro go mam, to wiadomo, trzeba z niego korzystać. Jest to na pewno fajna maszyna właśnie z dodatku, z DLC Holmer. Więc można nim troszeczkę popracować. I to z tego, co widzę, dość często będę musiał nim jeździć, bo kończę dopiero jeden przejazd. Już mam 48% napełnienia zbiornika, 49%, no 50%, no czyli będzie ponad połowę zbiornika, jeden przejazd, więc często będę musiał naprawdę tym Holmerem jeździć. No i dobra, o czym będę w dzisiejszym odcinku rozmawiał? No wiadomo, jak zwykle o farmingu 17, bo co tydzień jest coś nowego. Pierwsza sprawa to fact sheety, czyli tak zwane, przeze mnie tak nazwane broszurki informacyjne, czyli takie zdjęcia, które są wrzucane przez Giants na ich profil facebookowy z zestawami prezentującymi maszyny oraz ich statystyki. Pojawiły się dwa fact sheety, czyli standardowo, link do nich znajdziecie w opisie do filmiku. Na pierwszym był New Holland T5 z podczepioną przetrząsarką marki Vicon, z tego co pamiętam. No więc taki fajny zestawik mniejszych maszyn. Dobra, zatrudnię tutaj pracownika, a sam wsiągnę do Holmera. Natomiast na drugiej broszurce informacyjnej był ciągnik Valtra z serii N, czyli taka mniejsza Valtra, bo jeszcze będzie Valtra z serii T, taki większy silnik o większej mocy. Jeszcze jakaś ta Valtra ma być, ale nie wiadomo jeszcze jaka, bo ona oficjalnie stronie jej nie ujawnili ani nigdzie. No i ten ciągnik Valtra miał podczepioną zgrabiarkę, taką już większą zgrabiarkę całkowicie nowej marki, jaka będzie w farmingu 17, czyli marki Lely. No i to był też taki zestaw do trawy. W ogóle ostatnio są zestawy do trawy prezentowane w zeszłym tygodniu, między innymi chyba to w zeszłym tygodniu był prezentowany Valtra T z kosiarkami, więc teraz takie maszyny zielonarskie pokazują. Dobra. A ile tutaj jest tego? 65. No to niech jedzie, ten wysypiemy sobie. No więc tak, to tyle z fact sheetów, czyli broszurek informacyjnych. Zawsze są ujawniane dwie w tygodniu, znaczy się od jakiegoś czasu są ujawniane dwie w tygodniu i to się raczej utrzyma moim zdaniem, ta tendencja. Dobra, tutaj jest ziarno przysypywane. Ale ja wracam do kombajnu. Tylko jeszcze sobie tutaj odstawię tego Holmera, żeby już był na potem.
No i wsiadam z powrotem do kombajnu, żeby przejąć stery od mojego pracownika. Jak ktoś dłużej mnie ogląda, to wie, że pracownika z reguły nazywam pieszczotliwie Wiesiem. Po prostu nazywałem go w 13, farmingu 13 Wiesio i tak jakoś mi to zostało. Dobra. A to będzie ciekawe, bo w 17 ma być kilku pracowników i to zatrudnianych tak jakby chyba na etat czy coś, bo będzie można im wygląd zmieniać chyba. Albo inaczej będą wyglądać po prostu. Znaczy jeszcze nie wiadomo jak to będzie, ale załóżmy, że tak będzie, że będziemy zatrudniać ich na etat czy coś. No to wtedy będą mieli swoje własne imiona pewnie, więc już nie będę mógł nazywać Wiesio. No dobra, zobaczymy jak to będzie, zobaczymy. Jak co tydzień zostały ujawnione nowe maszyny właśnie na oficjalnej stronie Farming Simulatora 17, których standardowo zrobiłem taki mini pokaz, omówienie, coś w tym stylu. Jak ktoś jeszcze nie widział, to link w opisie do filmiku. I co jeszcze? Pojawił się nowy blog dewelopera na Facebooku. Blog dewelopera, czyli to takie są wpisy, oficjalne wpisy Giant Software na Facebooku z różnymi informacjami o różnych tam elementach Farminga 17 związanych z jakąś tam, nie wiem, mechaniką gry, z nowościami, o, krzywo pojechałem, z nowościami i tak dalej. No i w tym tygodniu tematem były marki. Było tam przedstawiane kilka maszyn, omawiane, do czego będziemy mogli je użyć i to i tak maszyn, które już znaliśmy, więc nic takiego super nowego i odkrywczego w tym blogu nie było. Oczywiście jak ktoś chce zobaczyć, to link w opisie do filmiku. Z tym, że na sam koniec tego bloga został wrzucony taki screen z markami, które będą w Farmingu 17. Ten screen być może zobaczycie teraz na ekranie. I tak, na tym screenie jest kilka marek, o których wcześniej nie wiedzieliśmy, bo nie zostały ogłoszone i te marki będą jakoś tam zaznaczone na tym screenie wyświetlanym na teraz właśnie na ekranie. Kilka marek nie zostało wcześniej ujawnionych w żaden sposób, dopiero teraz możemy je poznać. Wciąż wiele jest jeszcze zasłoniętych, ale z tych marek, co są takie jeszcze wcześniej nieujawnione, no to między innymi taka marka jak Kessla, to ma maszyny leśnicze, jakieś rębaki, jakieś, znaczy z tego co patrzyłem w Google, no co ta firma, jaki oni katalog produktów mają, to jakieś rębaki, kombajny zrębowy, ogólnie sprzęt leśny, to dobrze, w Farmingu 17 będą inne marki sprzętu leśnego, no to dobrze, no bo nie będą wrzucać po prostu tego co było w 15, więc będzie coś nowego, co mnie oczywiście cieszy. I co jeszcze ciekawe, właśnie na tamtym screenie, co był na ekranie, było 80 miejsc na marki plus 81 miejsce, to były tam takie trzy kropeczki. Trzy kropeczki zapewne oznaczają, że jeszcze jakieś marki dojdą albo nie zostały na tę listę wrzucone. Znaczy, bo kilka na tej grafice marek było zasłoniętych tak jakby, to marki, które jeszcze nie zostały oficjalnie ujawnione i jest ich tam 80 plus właśnie tak jak powiedziałem te w prawym dolnym rogu te trzy kropeczki oznaczają, że jeszcze jakieś marki tam będą, po prostu na tę listę ich nie wrzucono czy coś. No i właśnie skoro tych marek, miejsc na te marki tam jest 80, to jest to ciekawe, bo do tej pory było mówione, że tam będzie, że w Farmingu 17 będą mieli ponad 75 licencji, a tam już jest miejsce na 80 plus te trzy kropki, to czyli jeszcze mogą być jakieś inne licencje prawdopodobnie, więc to będzie oznaczało, że w Farmingu 17 ostatecznie nie będzie ponad 75 marek, tylko ponad 80 marek maszyn. Oczywiście bardzo mnie to cieszy, bardzo to jest miła informacja. Im więcej marek, im więcej licencji, im więcej maszyn, tym wiadomo lepiej. Ja tylko kurde czekam, aż w końcu i oby w końcu została jakaś
polska marka ujawniona. Znaczy się tam jest Metaltech, został ujawniony jakiś czas temu, to wiadomo, że będzie. No ale hello, no przecież polskich marek jest dużo. Jest strasznie dużo polskich marek, które teoretycznie mogłyby być w takim farmingu, już pomijając takiego chyba może, być może i najbardziej przecież popularnego Ursusa, no to jest, są jeszcze przeróżne inne marki produkujące przeróżne maszyny rolnicze, przeróżny osprzęt rolniczy. Na przykład taka Unia czy coś, no generalnie no szkoda, że nie będzie, że na razie nie zostało ujawnionych zbyt dużo tych polskich marek, no tylko ten Metaltech, nie wiadomo czy Ursus w ogóle będzie i nie wiadomo czy cokolwiek jeszcze będzie, ale mam nadzieję, no kurde, jednak powinni, Giants moim zdaniem powinien się skupić troszeczkę na tych polskich markach i je, że tak powiem, dodawać, powinien się skupić na dodawaniu tych polskich marek, bo to może być dla nich z korzyścią. Dlaczego? I to jest właśnie ciekawa sprawa, no bo farming jest w Polsce cholernie popularny po prostu. Wyniki sprzedaży w Polsce tego farminga są z każdą kolejną częścią coraz lepsze, prawie dwukrotnie lepsze. Jest ta gra strasznie w Polsce popularna. Co ciekawe, są różne strony w internecie do sprawdzania wyświetleń danych stron internetowych oraz z jakich krajów zostały wyświetlane. To ja sobie z ciekawości sprawdziłem, w jakich krajach jest najczęściej, z jakich krajów są najczęstsze odwiedziny z oficjalnej strony Farming Simulatora. No to tak, z tego co pamiętam, pierwsze miejsce, no oczywiście Niemcy. Tą Farming Simulator, stronę farmingsimulator.com, czyli tą oficjalną właśnie, najwięcej wyświetleń jest z kraju, no właśnie z Niemiec. Drugie miejsce, z tego co pamiętam, z Francji chyba? Nie jestem pewien, chyba z Francji. Francja chyba drugie miejsce zajęła. A trzecie miejsce, no zgadnijcie, Polska. Czyli ta gra jest w Polsce, no tak jak powiedziałem, cholernie popularna. Polska jest jednym z tych właśnie krajów, w których marka Farming Simulator jest najpopularniejsza w Europie, a i też na świecie, więc powinni, żeby zachęcić tych polskich graczy, powinni dodawać więcej polskich marek i je promować, na przykład, żeby były na okładce gry czy coś, po prostu też, żeby były, i to już jest wystarczająco, żeby były takie marki, no to na pewno potrafiłoby paru polskich graczy zachęcić, jakby, no paru, no oczywiście tak mówię, paru, no na pewno, czy wy byście się, każdy się chyba by cieszył, gdyby w Farmingu 17 było więcej polskich marek i na pewno jeszcze z miłą, i to na pewno zwiększyłoby tego kogoś chęć do zagrania w Farminga 17, no moją na pewno, jakby było na przykład jakieś 4 albo 5 polskich marek, a już w ogóle wtedy dla mnie Farming 17 to jeszcze bardziej bym na niego czekał, bo by mnie to cieszyło, żeby były polskie marki. No bo jak powiedziałem, Polska jest na trzecim miejscu pod względem odwiedzin oficjalnej strony Farming Simulatora, no więc to powinno trochę Giant dać do myślenia, że jednak no Polacy lubią tę grę, więc może dajmy Polakom trochę polskich marek. Tak powinien pomyśleć Giants, nie wiem czy oni tak pomyśleli. No ktoś powie, no były, no bo przecież w 13 był oddzielny cały dodatek Ursus, no okej. Okay. 13, ale od 13 to liczba marek w farmingu się znacznie zwiększyła, więc czemu by jakichś polskich jeszcze nie dodać? Nie mówię, że mamy liczyć na jakiegoś bizona czy coś, na to bym nie liczył. W ogóle bym nie liczył na bizona, ale mówię o takich innych właśnie polskich markach. Cóż, zobaczymy. Jeszcze nie ma co płakać, jeszcze nie ma co też być czegokolwiek pewnym, gdyż no po prostu jeszcze nie zostały wszystkie marki ujawnione. Więc tak naprawdę jeszcze wszystko może się zdarzyć.
Czy ja już nie będę miał zaraz pewnej przyczepy, muszę sprawdzić. W ogóle tam mam taki ładny zachód słońca. Szkoda, że w farmingu nie ma takiej grafiki, że promienie słoneczne przez drzewa przenikają czy coś. To jest akurat taki bajer graficzny, no bajer, coś co już w wielu grach jest od wielu lat. A w farmingu tego typu oświetleniowe pierdoły to jest normalnie chyba kosmos, żeby miały być. W 17 raczej też czegoś takiego nie będzie, nie było tego widać na screenach ani na zwiastunach, to jest łatwo zobaczyć. O proszę, jak ty jedzie krzywo, wróć! Stój! Dobra, teraz może pojedzie prosto. Dobra. Ile ja mam tutaj... ile procent napełnienia tej przyczepy? Idę pieszo, bo ja mam tyle tych maszyn, że zanim ja się klawiszem tab przełączę, to trochę minie, więc... 82%. Zaraz zobaczymy, jak wysypię tamto z tego Holmera, czy już aby nie będzie pełna przyczepa. Powinna być. Tak, chyba to wystarczy, żeby ją zapełnić całkowicie. Od razu pojadę do skupu to sprzedać. Tylko... Gdzie jest kukurydza najdroższa? Kukurydza, dobra. Biuro spedycyjne. Firma transportowa. Zaraz. Ha, ja rzepak mam. Jakim cudem ja tego nie zauważyłem? Zapotrzebowanie na rzepak mam. Jeszcze przez 5 godzin. No miodzie. Nie ma pojęcia, jakim cudem ja tego nie zauważyłem. A ja posiałem rzepak. Widocznie to wyskoczyło... Jak tam przyspieszyłem czas w grze, żeby mi to szybciej urosło i tyle. I nie zauważyłem, jak to wyskoczyło. No super, znaczy no... W serii pierwszej już mam wszystkie maszyny i tak pokupowane, jakie chcę, więc... chyba, no prawie wszystkie może, jakie chcę, więc... Nie potrzebuję aż tak bardzo tych pieniędzy, ale no, cieszę jednak takie zapotrzebowanie w odpowiedniej chwili. No, to sobie w następnym odcineczku zrobimy żniwa rzepaku. Mam zapotrzebowanie, więc będzie git. Dużo sobie zarobię. Więc gdzie to jest najdroższa firma transportowa? A gdzie to jest? Ja zawsze zapominam. A, dobra, już wiem. Aż te samochody to tu jeżdżą. Czy jak w strefie zamieszkania? Czy tutaj jest strefa zamieszkania na całej mapie? Nie wierzę. Jestem ciekaw, jak to będzie w 17 z tym ruchem drogowym. Bo Eurotrucka to w ogóle nie przypomina... O! Super, jeszcze chyba uderzyłem, no a jak? Karambol drogowy. Tak, zakleszcie mnie, zakleszcie. No, teraz jest takie dobre porównanie. Jak wygląda jechanie ciężarówką tutaj? A jak wygląda w Eurotrucku? Różnica po prostu kolosalna. Dobra, ja sobie pojadę to sprzedać już poza odcinkiem. Zresztą będę musiał się wrócić. Trochę wysypać tej kukurydzy, bo jeszcze tam w kombajnie jest. Ale to ją już wysypię raczej do silosu na farmie. Nie będzie mi się opłacało jechać tego sprzedać. Okej, tak więc w tym odcinku to wszystko. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć.